Od połowy października na osiedlu Sobieskiego trwają wymagane przez prawo budowlane roczne przeglądy budynków. Pracy jest jak zwykle sporo, bo trzeba sprawdzić kondycję 62 bloków oraz 6 obiektów usługowych. Komisja i osoba uprawniona, która ma uprawnienia specjalne, robi przegląd wszystkich elementów budynku. To znaczy dachu, stropów, klatek schodowych, wejść do budynku i tak dalej. Stolarki okiennej przede wszystkim. Zgodnie z oczekiwaniami najmniej problematyczne są budynki, które już przeszły termomodernizację. W blokach docieplonych tych prac nie ma dużo, bo zostaną tylko piwnice, pomieszczenia administracyjne, szlichty w korytarzach, w pomieszczeniach administracyjnych, ściany no i klatki schodowe. Wciąż jednak przy planowaniu remontów pierwszeństwo mają wymiana instalacji wodnej i polimeryzacja, a poza tym zakrojone na szeroką skalę wciąż prowadzone docieplanie. Chociaż drogie, jest opłacalne także w kontekście kosztów późniejszej eksploatacji. Przy budynkach niedocieplonych no to wiadomo, że witromozaika z biegiem lat się kruszy. Występują różne usterki, ale to na bieżąco, jeżeli chodzi o przecieki, na przykład przez spoiny, to mamy podnośnik, usuwamy. Na ogół jest dobrze. Jest kilka budynków, które wymagają wymiany stolarki okiennej. Ale ponieważ przy dociepleniach stolarka się wymieniamy, okienną, klatek schodowych przede wszystkim i piwnic, to dopiero dobrze będzie wymiany. Niezależnie od uczynienia zadość wymogom ustawy, roczne przeglądy budynków są korzystne również dla osiedlowej administracji. Pozwalają m.in. lepiej zorganizować pracę zatrudnionych tam fachowców. Ten przegląd służy do budowania planu na rok następny. Pomaga nam to. Ewentualnie roboty na zimę konserwatorom też zapewnia się w piwnicach, w pomieszczeniach ADM, malowania wózkowni, suszarni. Aktualnie sprawdzono już stan około 60% budynków na osiedlu Sobieskiego. Cały tegoroczny przegląd powinien zakończyć się w połowie listopada. Po przerwie związanej z wakacjami oraz organizacją plenerowych sąsiedzkich biesiad pod chmurką, Stowarzyszenie Myślących Pozytywnie wspólnie z SMLW znów zaprasza legionowskich seniorów pod dach sceny 210 na tradycyjne potańcówki. Pierwsza jesienna impreza dla osób w wieku 55+ odbyła się w tę sobotę. Okazało się, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na to. Ja praktycznie rzecz biorąc nawet nie miałam kiedy tego rozplakatować, bo już po biesiadach, jak się ludzie dowiedzieli, to już od razu miałam bardzo liczną grupę chętnych, zapowiedziało się 50 osób. I tyle ich przyszło. Do tańca tradycyjnie przygrywał zespół Państwa Jankowskich, który zostanie już chyba dyżurną kapelą na osiedlowych potańcówkach. A rzeki mlekiem płyną, gdzie tak jest? Gdzie tak jest? Gdzie tak jest? Tańce to oczywiście nie wszystko. Czym byłaby dobra impreza, gdyby nie zastawiony stół? Wybór przekąsek imponował. Była wędlina, sałatki, jajka faszerowane, śledzie i ryby po grecku. Nie zabrakło też ciepłego posiłku. Oczywiście wszystko dzięki spółdzielni mieszkaniowej, bo w dużej mierze spółdzielnia sponsoruje te imprezy. W zasadzie za każdym razem, także ten skromny poczęstunek, to wszystko co tutaj znajduje się na stołach, to dzięki zarządowi, dzięki spółdzielni mieszkaniowej. Swoją cegiełkę w przygotowanie imprezy jak zwykle wmurowała Rada Osiedla Sobieskiego. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Pozytywnie Myślących, pozytywnie zakręcona Rada Osiedla stara się sprostać zadaniu i zadbać o to, żeby nasi mieszkańcy mogli też odetchnąć, potańczyć, porozmawiać. Jest to taki rodzaj dobrej integracji. A biesiadnicy zgodnym chórem mówią, że tego typu imprezy powinny być organizowane częściej, najlepiej co tydzień.